Witajcie w Ursynowskiej Akademii Malowania Figurek. Dziś zajmiemy się figurką Powstańca Warszawskiego. W zestawie, który dostaliście, macie wszystko, co niezbędne do tego, aby tę figurkę pomalować, czyli farby, pędzel i papier do mokrej palety oraz samą figurkę. Najpierw musimy przygotować sobie mokrą paletę. To podstawowe narzędzie każdego malarza figurkowego. Potrzebne nam będzie plastikowe pudełko, do którego wkładamy złożony kilka razy ręcznik papierowy. Ten ręcznik zalejemy wodą, a zaraz zobaczycie, jak to wygląda na mojej palecie. Na wierzch położymy papier, który macie w zestawie. Jak widzicie, ja mam gąbkę zamiast ręcznika. Zalewamy ją wodą, tak żeby woda wystawała troszeczkę ponad gąbkę lub ręcznik, i kładziemy papier. On na początku może się zrolować, ale po chwili, kiedy już nabierze trochę wody, rozprostuje się. Otrzymaliście w zestawie pędzel. Przed użyciem trzeba go namoczyć i odsączyć na kawałku ręcznika papierowego, tak żeby woda, która zostaje na pędzlu, nie rozwadniała nam dodatkowo farby. A więc zaczynamy. Mamy już wszystko przygotowane. Zaczynamy od malowania spodni, czyli farba czarna i niebieska. Kładziemy sobie troszkę farbki na paletę i mieszamy. Chcemy, żeby kolor niebieski był trochę przygaszony, dlatego dodajemy czarnego. I malujemy spodnie. Pamiętajcie, aby malować małymi pociągnięciami, dzięki czemu będziecie bardziej precyzyjni. Po każdym malowaniu czyścimy pędzelek. Jeżeli chcemy, żeby nam farba szybciej wyschła, użyjmy suszarki. Buty malujemy na czarno. Spodnie malujemy dwa razy. Przechodzimy do malowania kurtki. Bierzemy ciemny szary i znowu dodajemy do niego trochę czarnego. I tak jak poprzednio, malujemy kurtkę małymi pociągnięciami pędzla, żeby zachować precyzję. Tu również możemy użyć suszarki, żeby szybciej wysuszyć farbę. Teraz przejdziemy do najtrudniejszej części, czyli do malowania skóry. Musimy ten kolor sobie wymieszać z trzech kolorów podstawowych, czyli czerwonego, żółtego i białego. Zaczynamy od zmieszania żółtego z czerwonym. Powstanie taki trochę pomarańczowy i dodajemy biały, aż uzyskamy kolor, który najbardziej nam się podoba i jest najbardziej zbliżony do koloru skóry. Skórę malujemy krótkimi pociągnięciami pędzla, a dodatkowo jesteśmy dużo bardziej precyzyjni. Pierwszy etap malowania skóry za nami. Teraz bierzemy troszeczkę naszego koloru, który stworzyliśmy, i dodajemy do niego troszkę czerwonego i malujemy drugą warstwę skóry. Dzięki temu nasza skóra nabierze życia.
W międzyczasie możemy pomalować kolorem czarnym pasek od zegarka. Teraz tworzymy kolor zielony, który będzie nam potrzebny do pomalowania czapki. Tu możecie poeksperymentować, który kolor bardziej Wam się będzie podobał. Grądże musi to być kolor zbliżony do zielonego. Nabieramy farby i ostrzymy czubek pędzla o papier. Ten ostry czubek jest nam potrzebny do tego, żeby pomalować oczy. Jeżeli oczy wyjdą nam troszkę poza oczodoły, wtedy zamalowujemy ten fragment kolorem skóry. Następnie bierzemy kolor brązowy. I tym kolorem malujemy włosy. Wracamy do koloru skóry i domalowujemy elementy, których wcześniej nie pomalowaliśmy. W moim przypadku to są uszy. Teraz do koloru brązowego dodajemy znowu troszkę czarnego, żeby był on trochę mniej nasycony. I będziemy malować skórzane oporządzenie naszego powstańca. Tu również stosujemy krótkie pociągnięcia pędzla, bo elementy są małe, a zależy nam na precyzji. Do koloru brązowego możemy dodać żółtego. Dzięki temu uzyskamy jaśniejszą barwę. I nadać naszemu oporządzeniu dodatkowy wymiar poprzez namalowanie tak zwanych świateł. Teraz bierzemy kolor biały. I będziemy malować oznaczenia, czyli flagi na kołnierzu. Zaczynamy od koloru białego i malujemy całość elementu tym kolorem. Malujemy również na biało opatrunek. A także opaskę powstańczą. Całą na biało. I malujemy dodatkowo tarczę zegarka. Teraz będzie nam potrzebny jaskrawy, czysty kolor czerwony. I malujemy znowu oznaczenia. Biało-czerwone. Malujcie te elementy, trzymając ręce oparte na stole. Wtedy figurka i pędzel będą dużo bardziej stabilne. Na koniec będziemy malować uzbrojenie naszego powstańca. Bierzemy farbę srebrną i czarną i mieszamy je. Dzięki temu uzyskujemy ciemnometaliczny kolor, którym malujemy pistolet maszynowy.
Ostatnim elementem do pomalowania jest orzełek na czapce. Malujemy go czystą farbą srebrną lub z niewielkim dodatkiem czarnego. I oto nasz powstaniec jest pomalowany. Życzę Wam udanej zabawy i dużej frajdy z malowania.